Popatrzcie, jedzie auto sprzeciwka. Zobaczcie, co się stanie. Auto sprzeciwka się zatrzymało. Dlaczego ja to zrobiłem? Dlatego, że wcześniej już wiedziałem, co się stanie. Dlatego, że auto sprzeciwka, które jedzie nawet po przeciwnym pasie, jedzie następne, ale skręciło. Auto sprzeciwka po prostu się zatrzymuje. Nie wiem dlaczego, ale mój pracownik jest tak uprzywilejowany, że zatrzymuje ruch wokół siebie.